8 października obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość Złotych Godów. Życzenia oraz gratulacje padły z ust obecnych na spotkaniu gości, wśród których znaleźli się m.in. Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów, Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Zenon Janus, wicestarosta powiatu kieleckiego. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie na tą bardzo ważną, powiedzmy, uroczystość w imieniu całego zarządu świętokrzyskiego, pana marszałka, swoich własnych, moich kolegów. Chciałem Państwu wszystkim podziękować. Ktoś powiedział, że jeżeli prezydent przyznaje ordery za 50 lat pożycia, to musi być bohaterstwo i coś w tym jest. Poznajemy się jako ludzie młodzi, różnymi się charakterami i przez te 50 lat bywa różnie, prawda? I to, że potrafimy ze sobą wytrwać, to, że potrafimy czasem znosić słabości i wady tego naszego partnera, to wymaga codziennego bohaterstwa. Trzeba wychować dzieci, trzeba borykać się z codziennością i za to w imieniu władz samorządowych chciałem Państwu podziękować. Szczególnie w czasach, kiedy instytucja małżeństwa, rodziny przebyła głęboki kryzys, to takie przykłady jak Państwo, że można trwać, że to wszystko ma sens, są bardzo potrzebne i myślę, że stanowią doskonały i wspaniały przykład. Dlatego życzę Państwu z tej okazji przede wszystkim zdrowia, pomyślności, dalszej wytrwałości, byciu razem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Jubilaci, szanowni goście, panie wójcie, jest mi bardzo miło, przyjemnie, że po raz kolejny do tej gminy jestem zaproszony i mogę dzielić się tą radością, kiedy będą za chwilę wręczane odznaczone medale pamiątkowe, kiedy będą wręczane listy gratulacyjne, drobne upominki, bo zasłużyliście na to. Życzymy Wam długich, długich lat jeszcze, byśmy się spotkali na kolejnych leciach, bo to sama radość. Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i gratulacji z okazji rocznicy ślubu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada zaszczytny przywilej odznaczenia par małżeńskich. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, a wójt gminy ma zaszczyt wręczyć Państwu to odznaczenie. Jest to wśród polskich odznaczeń medal ślubu. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne, rodzinne życie jest powodem do dumy i radości, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności, jako wartości najważniejsze. Jestem najgłębiej przekonany, że swoim małżeńskim życiem w pełni dowiedzieliście Państwo, że medal ten trafia w najgodniejsze ręce. Do słów serdecznych gratulacji dołączam najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze raz wspólnego pożycia i rodzinnego szczęścia. Najważniejszym punktem wydarzenia było wręczenie przez wójta gminy medali prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Oprócz tego na ręce szanownych jubilatów złożone zostały prezenty oraz kwiaty. Podczas uroczystości swoją twórczość zaprezentowała jedna z jubilatek, pani Zofia Zygała. Tyle tutaj zieleni, tyle tutaj ciepła, że nie jedna osoba powraca, co w
wcześniej uciekła. Tu się urodziłam, tu się wychowałam i na całe życie tutaj pozostałam. Tu przeżyłam młodość, pierwsze uniesienia, ślub, wesele, inne wydarzenia. A kiedy powracam, gdy wyjechać muszę, to twoim widokiem raduję i serce, i duszę. Tu mnie wita uśmiech miłego sąsiada. Co się wydarzyło, wszystko opowiada. Bo dobry sąsiad lepszy jest od siostry czy brata, bo sąsiedzka pomoc wciąż się z sobą splata. Zabytkowy kościół na pagórku stoi i wszystkich zaprasza do swoich podwoi. Całe wydarzenie uświetnił występ chóru uczniowskiego z Piekoszowa. Nie złapie wolny żarta kleska, nie stworzy śmiały żaden.